Zapytanie jest moje dotyczące szaletów, o których powiedziałem, że będę do skutku, co sesję przypomina naszej władzy, żeby w końcu na te szalety, które zostały zlikwidowane na wniosek między innymi, jeżeli chodzi o sanepid. Sanepid kwestionował to tylko złym stanem technicznym oraz dostosowanie dla osób niepełnosprawnych. W zamian na Placu Stycznia powstało. W różny sposób to jest eksploatowane i w różny sposób jest to sprawne. Natomiast na, tak jak już wspominałem dwie sesje przed tym, na ulicy Piaskowej i na Legionów nie ma tego. Co za coś. Ale dzisiaj rozmawiałem w sanepidzie i pytałem się, jaki powód był, więc tak jak już nadmieniłem, że stan techniczny i tak dalej. Natomiast odpowiedź około 2 lat temu, a może i więcej, była taka z ratusza, że mieszkańcy mają chodzić do marketów i tak dalej. No wiecie co, dla mnie to jest śmieszne, bo już krytykują wszyscy, nawet ludzie z zagranicy, jak przyjeżdżają, żeby po prostu nie mieć gdzie szaletu pospolitego, która... A to są również bariery. Kwestia szaletu ulicy Piaskowej Legionów, myślę, że należałoby rozważyć postawienie podobnych szalet, jakie stoją przy choćby przy Cyklonowej Jadwigi, na dole na Błoniach nad Wiślańskich czy na Placu Stycznia i tego typu.